dzisiaj jest dzień następny. Dzisiaj nam taką pogodę zapowiadają, że 24 stopnie ma być. Częściowo zachmurzone i opady miały być ogólnie przez cały tydzień. No cóż, na to nie mamy wpływu. Jest tutaj co robić, jest gdzie jechać. Na wstępie, jak się zameldujecie tutaj do tego ośrodka, to dostaniecie taką całą reklamówkę różnych ważnych informacji. Jest taka mapka, tu jest wszędzie opisane, gdzie co jest. I jest jeszcze taka karta informacyjna z tymi wszystkimi animacjami dla dzieci. Jest to w ogóle całkiem cały team. Jest Facebook, Instagram, możecie sobie zobaczyć. I tu jest rozpisane na cały pobyt, na przykład co będzie organizowane, jakie zabawy i w ogóle. I jeszcze do tego taka sakietka. Na której się zbiera? Na której się zbiera pieczątki. A jak się wszystkie zbierze, to się dostanie plecak. Fajna inicjatywa dla dzieci, żeby nie ominąć wszystkich zabaw i animacji, to wtedy się zbiera pieczątki, no i dziecko na koniec dostanie coś. Ciekawy jestem, co to będzie, to nie? My zdecydowaliśmy się na wybór domku holenderskiego. Są jeszcze bungalow różnego typu, są namioty dwupoziomowe. Jest namiot typu superior. Nie jestem pewien, czy to jest ten, co widziałem wcześniej. Jeżeli będziemy tam szli, to jak mi się uda, to nagram. Jest taki namiot jakby pół na pół z domkiem drewnianym połączony. Fajnie to wygląda. No i oczywiście są miejsca na kampery, na namioty, same pole namiotowe. Takie, czyli to są takie, nie pole namiotowe, a są takie boksy porobione. I są boksy, na przykład sam boks, gdzie można się podłączyć z prądem. Widziałem, że jest na przykład z łazienką i z kuchnią letnią. No, jest dużo tutaj możliwości. Ogólnie ja choruję na to, żeby sobie kiedyś zbudować sam kampera i mam nadzieję, że to marzenie się spełni. I na pewno jakby się spełniło, to bym tutaj chętnie jeszcze raz przyjechał swoim kamperem. Bo fajnie to ogólnie widziałem, tu ludzie są tu. Nawet jeden gościu przyjechał sobie kłada na przyczepie i sobie tutaj tym kładem jeździ. No, a w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, to jest właśnie strefa wolna od samochodów. No i samochody trzymamy na parkingu. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy mapkę. Są tutaj dwa parkingi. Nasz domek jest tutaj jest recepcja, tutaj jest jeden parking i tu jest drugi parking. I te parkingi są w cenie tego tutaj pobytu. Do dyspozycji jest basen, tak jak tutaj zaraz zobaczycie, wam pokażę w tych filmikach. Nie jeden. Tylko trzy. Oczywiście na terenie ośrodka są tutaj prysznice, ubikacje. Dla dzieci. No i dla dzieci też są. Takie fajne, jak się naciska. Pierwszym razem na prysznic to jest głos, a jak już po głosie zacznie głos, to to poleci wolę. Z trąby słonia, tak? Teraz już wybieramy się na basen i będziemy się dzisiaj, mam nadzieję, świetnie bawić, bo pogoda jest zachmurzone niebo, ale słońce się przybija i mam nadzieję, że dzień będzie fajny. No i właśnie jesteśmy na basenie, teraz Julka będzie zjeżdżać. Pierwszy zjazd do wody! Zjeżdżaj! Wielka w swoim żywiole. No, a tak tutaj właśnie się prezentuje tamto miasteczko, do którego będziemy się dzisiaj udawać. Jeszcze nie wiem, jak się nazywa, ale później powiem. Julia, proszę cię. No i to właśnie zachmurzenie, kurczę. Płacz też. Co? Płacz też. Jak jest? Fajnie, tylko że tutaj jest ciepło. Basen. Jest tam jacuzzi? Idziemy do jacuzzi? Co? Pokaż się tutaj, pomachaj trochę. Idziemy do jacuzzi. Zaraz. Fajnie, tutaj sobie siedzisz i taki masz widok, kurde. Ciekawe, czy wolno skakać, czy nie wolno. Wiesz, co dzisiaj jest, nie? Zacznie tam mama i tak. Podoba ci się? Tak! Jeżeli chodzi o hotel i o przyjęcie, to w ogóle byłem zaskoczony, bo bardzo fajnie nas przyjęli. Nie było jakiejś spiny, albo jakiś taki, że ktoś jakaś krzywa mina. Bardzo sympatyczny pan w recepcji i pan, który nas przyprowadził do naszego
domku. Ogólnie jest to duże atrakcje dla dzieci jak dzisiaj. Tutaj z tyłu jest za mną restauracja, tam można sobie coś kupić. Z tyłu tam dalej jest plac zabaw dla dzieci i za placem zabaw jest taki mini sklep. Do dyspozycji są trzy baseny, ten duży rekreacyjny, co tu widzicie. Tam taka zjeżdżalnia, co wielka się zjeżdża. No i tutaj brodzik dla dzieci i dwa jacuzzi. Tu jedno jest jacuzzi, tutaj drugi. Nie będę teraz pokazał, bo ktoś tam jest. Nie, zarąbisi mi się to podoba, tylko że właśnie ta pogoda, kurde, nie wiem jak to będzie. Mam nadzieję, że będą jeszcze jakieś dni słoneczne. No bo nie po to przyjechaliśmy, no ale to pogoda, tak jak mówiłem wcześniej. Nie mamy na to wpływu. Dziś jemy w restauracji tutaj na glampingu. Ja sobie wziąłem bolognese. Julia też wzięła coś podobnego jak bolognese, a Emilia na grubo wzięła owoce morza z makaronem. I tu mamy parmezan. Ty chcesz mieć bolognese? To jest to samo, tylko że ty masz rurki. No dobra. Tutaj właśnie są takie różne organizowane dla dzieci animacje, zabawy i czuję, że Julka tutaj jest, bo długo ich nie ma. Fajny taki pomysł dla dzieciaków. Tak jak mówiłem. Makijaż taki masz. Jaś, jaki groźny kot. Pokaż się jeszcze raz. Dzisiaj jest nasz trzeci dzień. Ale my idziemy do takiego dziecięcego klubu. I tam, co pokazywałam wam, taką plakietkę, gdzie się pieczątki dostaje. No to tam właśnie idziemy do takiego klubu i może dostanę znowu pieczątkę. A powiedz mi, a gdzie masz plakietkę? Pod kurtką. Masz? Gdzie po następny sztempel? Dlaczego mam plakietkę pod kurtką? Bo my mogła się zmoczyć i by się zepsuć. Także dzisiejszy dzień, wczoraj była piękna pogoda, żeśmy wariowali na basenie, a dzisiaj taki właśnie, kurde, deszczowy dzień. Te namioty różne, to jest chyba typu safari. Tutaj są miejsca na kampingi, na przykład z ubikacji, jak widzicie, tam jest taki budynek koło tego samochodu. A tutaj jest właśnie ten superior chyba, to jest, tak mi się wydaje, dwupoziomowy namiot. Powiązany, pomieszany z drewnianym domkiem. Przoda jest takim, w takiej budce malowałam twarz. Byłam kotkiem, jak wczoraj widzieliście na zdjęciu. Mhm. Wczoraj była fajna pogoda, a tu miejsce na kempingi, tak mówię, dodatkowo można w łazienku z kuchnią letnią. Ale my się nie poddajemy. Woda, śmietnik na wody się, tak się wydaje. A wczoraj w nocy tak lało, że czyli Julia... było słychać. No. Wczoraj w nocy lało, masz rację. Teraz też pada trochę, co? No, ale nie tak mocno jak wczoraj w nocy. To co mi się podobało, że tam widzieliście, właśnie był ten pojemnik na odchody przyjedł, czyli to znaczy, że tutaj też można ze zwierzętami przyjechać, ale nie widziałem jeszcze. A nie, w sumie chociaż nie widziałem, a zobaczcie co tam jest na końcu. Piesek. Tak, ale ja wam coś powiem. Na mapie widziałam takie
coś, gdzie można psy przeprowadzać. Też do jakiegoś klubu dla psów. Tak? Tam jest klub dla psów? No, widziałam. Może to, a może to ci się wydawało? Mi się wydaje, to chyba była ubikacja dla psów, wiesz? Miałaś rację, Julia. Ty dobrze wypatrzyłaś na mapie, że to jest szkółka dla psów. Tak, ale ja bym chciała teraz łazienki na dzieci zobaczyć. Na przykład tutaj, jak ktoś ma, nas tam trochę nie widać, bo nas tak bardziej zarośnięte, ale zobaczcie tu. To jest ten pokój chyba i widok tam na górę i na miasteczku naprzeciw. Ogólnie położenie tutaj tego to jest piękne. Robi wrażenie naprawdę. Roślinność pięknie się tu komponuje. Tutaj są toalety dla wszystkich. Julia w końcu doczekała się swoje łazienki. Fajne, fajnie to jest tu zorganizowane. Tatuś, a może zobaczyć te słony dzisiaj zrobię. Nawet możecie niemowlaka tutaj wykąpać. Tatuś. Prysznic dla większego niemowlaka. Julka chce zobaczyć, faktycznie on gra. Chyba nie gra. Będziesz się kąpać dzisiaj tutaj? Brać prysznic? Ciepła woda? Dobra, idziemy. Idziemy? Mogę na chwilę... Tyle zabaw, oczywiście dla Jurki. No idź. Tak jak widzieliście, jest możliwość wyprania sobie ciuchów, wyprasowania i nawet suszarka jest. I letnie prysznice jeszcze z tej strony. Z drugiej strony są prysznice damskie i męskie w środku. Są tam jakieś takie chyba kuchnia letnia albo po prostu taki zlewo zmywaki wystawione na zewnątrz. Znowu jakieś zabawy są. Co? To już robisz takiego drinka? Twoja tydzień już skończyła. No, dobra. Musisz iść po sztempla teraz. Wybieramy się teraz nad jezioro. Pokażę wam tutaj trochę okolic. Większą część dnia padał deszcz, no ale teraz się trochę rozpogodziło. No i idziemy. Trochę ruszymy się z domku. Będziemy teraz wychodzić do środka. Od rana siedzieliśmy w domku. W sumie byliśmy w sklepie jeszcze, ale nie nagrywałem tego, żeby was nie zanudzać tym, że wczoraj byliśmy też w sklepie i zapomnieliśmy wziąć soli i pieprzu. Specjalnie po to pojechaliśmy. No i teraz udajemy się w stronę jeziora. Dziś nie doczytałem w karcie informacyjnej, że bramkę z wyjścia ze środka otwiera się na kot. Trochę wstydu, żebym sobie sam narobił i wyobraźcie sobie 6-letnie dziecko, Julka, nie uświadomiła, że bramka jest na kot. Ludzie się patrzyli na nas jak na idiotów, bo ja nie wiedziałem, jak otworzyć bramkę. 6-letnie dziecko rozkminiło i tacie pokazało, że trzeba otworzyć bramkę poprzez wpisanie kodu, który jest obok na tablicy. Ja ciągnąłem za tą bramkę, patrzyli się na mnie, jakbym był jakiś niepoważny. Cóż, czasami tak bywa. Na waszych pociech domowych szkółkę, żeby mogło się gdzieś wylatać dla psów. No tu już jesteśmy nad jeziorem. Zobaczcie, co to są za owoce? Czy to są morele? Nie wiem, co to jest. Julka, kto to zobaczył, że się tak otwiera? Kto? Ma. Zobaczcie, jak fajnie tutaj ktoś ma taras z takim widokiem. Zarąbiście się to prezentuje. Fajnie, co? Ekstra.
Tak się właśnie prezentuje jezioro Garda. To jest też tak naprawdę jedna część tego jeziora, bo ono jest tam w głąb. Tutaj się kończy. Tutaj jest miasteczko Solo. Z tego co wyczytałem, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że Solo. Te budynki tam widzicie. Solo albo bądź Sola. A tam właśnie w głąb jest dalej rozwidlenie w lewo i w prawo. Wyobraźcie sobie, że to jezioro jest o powierzchni około 350 km kwadratowych i w najgłębszych miejscach osiąga około 348 metrów, a średnio około 140 metrów głębokości. Już robi wrażenie. Pięknie ten widok wygląda tutaj. Nie widać, widać, ale czysta ta woda jest, przejrzysta. Udajemy się w kierunku plaży. Tutaj są plaże właśnie, koło tej miejscowości Sale. Nie, nie ma plaży za bokiem, ale tu jest taki fajny klimat. Trochę jak na dobrą. Chodź, prysznic? No tu prysznic, żeby się obrócić, się można kąpać. Tu jest fajny stolik jest. Co? Latałem tu trochę dronem, mam parę ujęć dla was. Mówię, fajny klimat tutaj, zarąbiście. Mina się aperolem nawadnia, a tam w tle mamy salę. Gdzie salę? Salę, taka miejscowość. Salę czy salo? Salo. Miejscowość Salo. Marek? Ryby, patrz jakie ryby. Ty, a no faktycznie to chyba pstrągi. Jaka je karmi. Tam na kajakach doginają. Przed chwilą słyszałem, jak gościu tam krzyczał do nich piano, piano. Julka mi tutaj nęci orzeszkami. Nie. Co to jest? Kukurydza. Solona kukurydza? No. To dlatego tak przyleciały do solonej kukurydzy. Woda jest przejrzysta normalnie, czyściutka i ciepła, nie jest zimna, taka górska, typowo lodowata, tylko jest naprawdę taka... Może z 20 stopni ma 18. Będziemy, Julia, przyjdziemy się kąpać? Przyjdziemy się kąpać tutaj? Tak, a ja ściągnę butki. No to ściągnij. To weź jeszcze trochę. Jak woda? W tym odcinku to już wszystko. Jak wam się podobało, to fajnie by było, jakbyście zostawili lajka, udostępnili dla zasięgu. No i ci, którzy nie subskrybujecie, zasubskrybujcie w końcu. Was to nic nie kosztuje, a mnie motywuje do działania. Zachęcam was do oglądnięcia następnego odcinka, który wam się zaraz wyświetli. Do następnego, elo!